Otóż proszę zwrócić uwagę, że kiedy już się ukonstytuowała ta Rada Koordynacyjna Strajku Kobiet, to przedstawili postulaty, przedstawiła ta Rada postulaty, które są postulatami politycznymi. Na przykład zmiana rządu do końca roku, no to jest postulat polityczny, to nie ma nic wspólnego z aborcją, z czymkolwiek, tylko jest to postulat stricte polityczny. I ja tu widzę w tym zatajoną rękę niemiecką. Niemiecką, dlatego, czyli nie opozycji, tylko Niemiec właśnie? Ależ oczywiście, dlatego że, wie pan, opozycja, zwłaszcza ta dziadowska, taka jaka jest u nas, nie byłaby w stanie przygotować takiej operacji, bo i pod względem organizacyjnym, i pod względem logistycznym, i pod względem finansowym. No, porównajmy to z Ciamajdanem w grudniu 2016 roku. Jakie to było dziadostwo, z jaką sprawną organizacją mamy do czynienia teraz. Więc tu myślę, że niemieckie służby maczały w tym palce i dlaczego? Dlaczego tak zależy im na zmianie rządu? Dlatego, że ten rząd jest taką ekspozyturą amerykańską w Polsce. I od 2017 roku, od lipca 2017 roku, kiedy to prezydent Trump przyjechał do Warszawy i powiedział na konferencji prasowej, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i Stany Zjednoczone będą go wspierały, to w Berlinie musiało się zapalić alarmowe światełko. Dlaczego? Dlatego, że ten projekt godzi w trzy bardzo ważne interesy niemieckie. Po pierwsze, podważa hegemonię Niemiec w Europie Środkowej. Po drugie, blokuje program budowy IV Rzeszy. I po trzecie, umożliwiałby państwom środkowej Europy uwolnienie się od ograniczeń nałożonych na nie przez niemiecki projekt Mitteleuropa. A najprostszym sposobem jest doprowadzenie do zmiany rządu w Polsce na rząd Volksdeutschów, którzy Polskę z projektu Trójmorza wycofają. To jest najtańszy i najprostszy sposób, bo ten projekt bez udziału Polski nie ma sensu. W związku z tym, no a pretekst jest każdy dobry. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że jak w 2005 roku powstał rząd Beaty Szydło, pod koniec 2015 roku, przepraszam, nie 5, no to jeszcze nie zdążył nic zrobić, jeszcze nawet nie zdążył nic powiedzieć, a już od 1 stycznia 2016 roku Komisja Europejska, w której zasiadały dwa niemieckie owczarki, pan Juncker i pan Timmermans, wszczęła wobec Polski procedurę badania stanu demokracji. No i najpierw walczyliśmy o demokrację. Kulminacyjnym punktem tej walki był Ciamajdan w grudniu 2016 roku. Zwrócę uwagę, że on się odbył w okresie zamętu, który spowodowanego przez wybory amerykańskie. I teraz znowu mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie ani tam prezydent Trump, ani inni nie mają głowy do zajmowania się jakąś tam Polską. W związku z tym w Berlinie uznano, że no teraz najlepiej jest zrobić rewolucję.